6 września pójdziemy oddać swój głos w referendum. Lokale czynne będą od 6 do 22. Stałych obwodów głosowania jest 21, 4 zamknięte, są nimi szpital i 3 domy pomocy społecznej. Głosować można we właściwym obwodzie dla stałego miejsca zamieszkania. Głosujący musi mieć skończone 18 lat w dniu głosowania, nie być pozbawionym praw publicznych, nie być ubezwłasnowolnionym, mieć prawa wyborcze. Musi ta osoba być wpisana do stałego rejestru wyborców. W obwodzie na terenie kraju mogą zagłosować osoby, które wcześniej zgłosiły się po zaświadczeniu o prawie do głosowania. Głosujący otrzyma jedną kartę do głosowania. Jest to karta formatu A4 ze ściętym prawym górnym rogiem. Jest koloru białego. Na karcie znajdują się dwie pieczęcie: Państwowej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji do Spraw Referendum z danym numerem tego lokalu. Na karcie umieszczone będą 3 pytania referendalne dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, sposobu finansowania partii politycznych i rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. Aby głos był ważny, należy postawić znak X w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej na tak, bądź w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej na nie. Przyjmuje się, że znakiem X są dwie linie przecinające się w obrębie danej kratki. W tym czasie w Kutnie będzie trwać 41. Święto Róży i tutaj ważna zmiana. Głosujący, którzy zwykle brali udział w wyborach czy w lokalu wyborczym numer 1 w Kutnie, który znajduje się na stałe w Muzeum Regionalnym w Kutnie, na referendum został on przeniesiony i głosujący powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Przypominamy, referendum w niedzielę 6 września.